Znaczy ja się bardzo cieszę, że pani zadała to pytanie, bo ja sama brałam udział w takich protestach przeciwko GMO. Ja też jestem przeciwko GMO. I szczególnie na takich terenach, jak te tereny. Czyli cały tak naprawdę wschód Polski, który jest czysty, biologicznie czysty, nieskażony, tu powinno się uprawiać lokalne zboża, niemieszane, właśnie nie, w żaden sposób niemodyfikowane genetycznie, dlatego że to jest naprawdę w tej chwili wartość bezcenna. Takich rzeczy się szuka nie tylko w Polsce, takich rzeczy się szuka na całym świecie, ale to tak naprawdę bardzo zależy od lokalnych władz. I to, co Magda mówiła, musimy wybierać takich ludzi na tych terenach, którzy o takie rzeczy też dbają. Można wprowadzać lokalne takie zasady, takie ochrony upraw i ochrony... Tak, ale musi iść inicjatywa oddolnie. Dlatego, że no niestety, no można uprawiać GMO w Polsce, tak zostało to wprowadzone. Mówi się, wie pani, też brała udział w tych dyskusjach, mówi się, że to GMO jest później wykorzystywane do biopaliw, to jest nieprawda, jest wykorzystywane absolutnie na mąkę, na wszystko, dlatego to jest prawda, to znaczy... Ale dziczyna, która ma być czysta z natury. Nieskarmiona, no ale dziki po prostu. No ale a mączki rybne wszystkie, tak, które są karmione zwierzęta, które nie powinny jeść białka zwierzęcego od zwierzęcego, tak, czyli kurczaki i tak dalej. No, to też jest wszystko, to są świństwa po prostu. No. Znaczy, no to by była. Tutaj musi, wszędzie wiadomo, że rządzi ekonomia. Jeżeli to się będzie opłacać, a to wiadomo, że władza musi też pokazać, tak? Dlatego, że na przykład taka historia, ludzie też o tym nie wiedzą, mąka, państwo na pewno wiedzą, mąkę się mieli wielokrotnie albo wcale nie wielokrotnie, tak? Są oznaczenia na torebkach. Nikt nie wie w ogóle dlaczego, co za oznaczenia są. W ogóle nawet takie osoby, które mówią, że tam gotujemy, jakieś blogi kulinarne, ja zawsze zadaję pytanie o tą wielokrotnie mieloną mąkę i co oznaczają oznaczenia na torebkach. Nie mam bladego pojęcia. Natomiast na przykład mam koleżanki, które mają taką maciupeńką knajpkę, piekarnię w Warszawie i one jeżdżą po całej Polsce i szukają mąki. I szukają właśnie tych mąk, które są mielone 5-10-krotnie, są robione z czystych ziaren, gdzie nie jest pszenica napowietrzana oraz nie są dodawane to wszystkie uzdatniacze. I no, są ludzie, którzy właśnie jeszcze raz, są gotowi zapłacić więcej, jeżeli mają gwarancję, że to, co kupują, jest najwyższej jakości. Jakość kosztuje. Ja sprowadzam do produkcji moich kosmetyków ekologicznych komponenty z całego świata, wyłącznie takie, które są certyfikowane, czyli gdzie jest gwarancja, gdzie to jest sprawdzone i ktoś bierze za to odpowiedzialność, że dana rzecz, są produkty wyłącznie i komponenty wyłącznie pochodzenia roślinnego, że rośliny zostały wyprodukowane bez środków, chemicznych środków ochrony roślin i bez wszelkiego rodzaju uzdatniaczy. I za to się płaci, dlatego prawdziwy kosmetyk ekologiczny niestety będzie droższy od zwykłego i prawdziwe, ekologicznie czyste jedzenie będzie droższe od tego przemysłowego, które jest produkowane na bardzo szeroką skalę. No to Państwu nie muszę mówić, proszę zobaczyć, macie wielki przywilej tak naprawdę, że możecie jeść lokalne wyroby, lokalne wędliny. No to, co jest w wędlinach, myśmy robili badania, nawet w moim programie jest taki program Wiem, co jem, myśmy tam robili badania, z czego się składa szynka. No na pewno nie z mięsa. Czy mięsa tam nie ma. Salefra, woda, pszenica, dlatego że ona wiąże wodę, musi się tworzyć ta galareta, to wszystko pewne, mączka rybna, soja, GMO oczywiście, tak? Bo soja jest w większości GMO. Przepraszam, ale u nas są ekologiczne wszystkie wyroby, no i właśnie. Sery, i szyneczki, tak, pachną, pyszne i jedzonko, nie ma żadnej. Właśnie mówię, dlatego są Państwo uprzywilejowani. Naszych pól. Bo tak teraz nagadaliśmy, słuchajcie, o tych niedobrych jedzeniach, że nikt nie będzie chciał spróbować naszej pracy. A u nas mięso jest mięso. A u nas jest w 100% mięsa, jest 130% mięsa. Tak. Jak się tu przyjeżdża, to też się przyjeżdża po dobre jedzenie. Dlatego trzeba dbać o knajpy lokalne, żeby były takie, to nie muszą być wyrafinowane potrawy, niech one będą po prostu smaczne i prawdziwe, żeby mięso było mięsem, ryba była rybą, ziemniak był ziemniakiem, tak? To jest tak, żeby było po prostu nieprzerobione. Dziękujemy. Tutaj nie ma lokalnych targów. Ale powiem Państwu, bo to też czasami jest tak właśnie, że to jest taka potrzeba. Na przykład myśmy zrobiły, jest taki zwyczaj, jest dziecko myśliwski, które się nazywa Hubertus, że tam
niby to kiedyś było coś takiego, że początek polowania, jestem absolutnie, przepraszam wszystkich, przeciwko polowaniom, ale dobrze, jeżeli już polowanie, to niech będzie symboliczny Hubertus, tak, niech pogoń za lisem i tak dalej. No i ponieważ przyjechało bardzo dużo ludzi znajomych i właśnie wszyscy mówili tak, słuchajcie, gdzie tu można dostać jakiś chleb dobra, gdzie tu można, a może ktoś robi, co, a może ktoś tam robi, podoba mi się pochodzili, a może jakieś tam powidełka, może dżemiki, no bo ludzie z miasta są spragnieni takich tak. rzeczy. I koleżanka wpadła na pomysł, żeby po prostu wysłała takie, czy chodziła nawet i poroznosiła takie ulotki, że jeżeli ktoś ma coś w spiżarni i chciałby sprzedać miastowym, co przyjadą w dużej liczbie, no to zaprasza u siebie na podwórku, będą stragany. I przyszły naprawdę takie dziewczyny, panie i tak dalej, które naprawdę być naprawdę z własnych spiżarni. I na przykład będą jakieś obłędne śliwki w occie, jakieś dynie genialne, no, cudowne, były takie rzeczy, o których ja nie wiedziałam, jakieś na przykład dynie z jabłkiem do pieczenia, do pieczeni podawane, wspaniałe. No i takie były, no faktycznie jedno stoisko cieszyło się wyjątkowym powodzeniem i na końcu przyszła mama tych, na rynku wszystko było, przyszła mama tych dziewczyn, bo takie młode dziewczyny. No Jezus Maria, co sprzedały wszystko. No i one sprzedały wszystko. Wszystko, co zrobiły na zimę, sprzedały. Ale ja tylko mówiłam później, że mam nadzieję, że nie pójdą gdzieś do Biedronki, nie kupią dla siebie tych dżemów. Ale ja uważam, że to też może być. Znaczy, państwo sobie nie wyobrażają, jakim gigantycznym powodzeniem w Warszawie cieszą się tak zwane śniadaniowe bazary. Nie wiem, czy to się tak nazywają. Są faktycznie tylko po prostu w sobotę i w niedzielę. W różnych punktach Warszawy. I faktycznie przyjeżdżają ludzie, no, którzy mają blisko, tak? Naprawdę. I to one są okupowane, to znaczy tam są kolejki już, bo są czynne zazwyczaj od 8. Ktoś tam rzuci na pana Ziółko, no słynny pan Ziółko, który tam Ziółka po prostu przywozi, ale żeby właśnie była taka rukola ścięta z ogródka w pęczku, a nie w takiej doniczce, co w ogóle nie strakuje. Ostatnio kupiłam i moja mama mówi, słuchaj, to smakuje jak trawa. No prawda, bo to nie ma w ogóle, ale nie ma takiego smaku. Więc szukamy prawdy. We wszystkim, w życiu szukamy, w polityce też zaczęliśmy szukać prawdy, chociaż polityka ponoć kłamie, ale szukamy tej prawdy, tak? W jedzeniu szukamy prawdy, w życiu, w miłości, no wszędzie szukamy tej prawdy. I mi się wydaje, że to warto po prostu to gdzieś tam wykorzystać i trzeba wierzyć w siebie. To znaczy, też się spotkałam z czymś takim, że Magda mówi, no dużo się z kobietami spotykamy też, tak, że teraz to jest taka moda, żeby tam nie mówić, że się tam robi wyroby w domu albo gotuje, bo to jest może takie demodę, albo jak przyjedzie jakaś pani z miasta, to się będzie śmiała. No nieprawda. Ja na przykład chętnie robię, nie mam na to czasu i na przykład namówienie mojej mamy, żeby zrobiła powidła śliwkowe, też mi zajmuje dużo czasu, a to jest genialne i moje dzieci nie chcą niczego innego jeść i tam tego cały czas brakuje. I trzeba się po prostu, znaczy to są takie rzeczy, które, te przepisy takie domowe. Proszę zobaczyć, ile powstało książek zupełnie nieznanych ludzi, gdzie ludzie pozbierali przepisy babć, prababć, tak, pradziadków też, bo są różne właśnie mięsa, które mężczyźni kiedyś przyrządzali i powstały już takie tradycyjne książki kucharskie, po prostu do tego się wraca, mamy tego sentyment i chcemy tego, chcemy tej prawdy takiej i tak samo właśnie w jedzeniu. Także jeżeli państwo nie macie lokalnych targów, takich właśnie jarmarków, tak, to proszę robić i to właśnie ogłaszać w sezonie wakacyjnym, że u nas jest prawdziwe jedzenie i to naprawdę robi wrażenie, proszę mi uwierzyć. Bardzo Wam dziękujemy. Proszę Państwa, a teraz zapraszamy na degustację.